Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry FIFA 18. Dzisiaj zagramy sobie tutaj moją karierę. Gramy klubem Szepierda, czyli Sandecja Nowy Sąd, czyli zobaczymy. Pokażę wam, na jakim jestem aktualnie etapie. Za niedługo zbliżamy się do końcówki sezonu. I aktualnie jestem tutaj na czwartym miejscu w tabeli. Przede mną jest Wisełka i Korona Kielce. Więc tak, ludzie, parę dni w tą FIFA nie grałem. Wchodzimy do centrali i zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeżeli chcecie więcej filmów z FIFA i więcej filmów z tego, jak się rozwija Sandecja, to dajcie znać w komentarzach. No i dobra, zaczynamy naszą tutaj katorgę. Dobra, gramy na zawodowcu, zaczynamy grę. No i dobra, tą muzykę tak co chwila przełączam, dlatego że nie chcę, żeby mi YouTube za chwilę uwalił ją za prawa autorskie. Gomez, czy ty dasz radę załadować bramę? Co to za spadek FPS-ów? Takie coś mi się nie podoba, no dobra, lecimy z meczem. Ale ładnie ta grafika wygląda. Mamy się z czego cieszyć, dokładnie, ale mam tylko 68% celu. No i dobra, ostatnio z Hogatym udało mi się zremisować. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj tutaj na trybie sezonu. Powiem tak, FIFA mistrzem nie jestem. Mogę powiedzieć nawet, że jestem mega słaby w tą grę komputerową. Dlatego, jeżeli macie jakieś porady co do mojej drużyny, kogo kupić, kogo sprzedać, kogo wymienić i co zmienić, to dajcie znać w komentarzach. Ja gram na pełnej ofensywie, nie umiem grać spokojnie. O Jezu, jak mi gość przebiegł. O fuck, żeby to nie było brameczki teraz, ty! O Jezu, czego on nie wypił tego do tyłu? O fuck, włączyłem tak FIFA dzisiaj, dlatego że chcę się troszkę wychillować po live'u Hogatego, którym się działo naprawdę dziwne rzeczy w Players Anno Battleground today. Ten mój mega nie fart, no! Ja się miałem chillować, a nie tiltować, no Arka Gdynia! Ludzie, Arka Gdynia mnie tu łamie. No jest masakra, dobra. Powiem tak, ja nie kibicuję żadnej drużynie, jakoś nie jestem jakoś z futbolem związany, o tylko Błękitni Futory oczywiście, czyli lokalna drużyna, to w sercu zawsze będzie i zawsze pozostanie, ale jest szansa na strzał! No i nie siadło, no i nie siadło. Leciało, powiem wam, że na okno, ale się nie udało, dobra. Jeżeli tracimy jedną bramkę, no to trzeba zagrać tutaj, jak ja to gram, obrona do ataku. I zawsze mi się udaje jakieś bramki strzelać dzięki temu. Jeżeli oni mnie nie zasadzą zaraz drugiej tutaj, bo druga bramka to w tym momencie to będzie gwóźdź do trumny. Jak to się mówi. No i dobra. Pyk. Pyk. Fuck, przejmijcie tą piłkę. Czego on nie biegł do przodu? Nie był na spalonym nawet. Pyk, Szufryn, Kuban. Do góry lekkie podanie. W ogóle dzisiaj też oglądałem. A, dobra, o tym powiem na meczu, na innym odcinku, na filmie, który się powinien pojawić dzisiaj wieczorem. Nie wiem, czy się wyrobię z obróbką i nagraniem. Dobre przejęcie. Dobre przejęcie. Mógł goś polecieć do tej piłki. Co to było dalej za podanie? Prosto do nogi podawałem. Powiem tak, w FIFA to już wiele razy wspominaliśmy w filmach. To jak się piłka przypisuje do zawodnika, to jest jakaś tragedia, nie? Gubią zawodnicy tą piłkę, ale w ogóle niskogwiazdowe zespoły w tej grze to jest jakaś już w ogóle masakra. No ale dobra, próbujemy rozgrywać. Korzym. Korzym został ogłoszony jakby nową gwiazdą i odkryciem roku w ogóle, talentem roku, więc nie wiadomo, czy w tej Sandecji za długo jeszcze pogra, ponieważ ma chyba szansę otrzymania kontraktów od dużo lepszych, że tak powiem, dużo lepszych do ligi zagranicznej, gdzie będzie mógł tam zaszaleć, a może w przyszłości zobaczymy Korzyma w reprezentacji, ale tutaj Kolew coś rzeźbi nam. Po piłeczki muszę mądrze zagrać. Lekkie podanie do tyłu, trzeba tą piłkę wycofywać, ja nie mogę tak też mocno zagrać, załaduj to. O nie! Zdobi, dobi! Jest brameczka 1-1, no ale ciężko, ciężko było, ty! Świetnie, świetnie, ślicznie, ale patrzcie to jakie poprzeczka, jaka została zawalona, przecież to leciało prosto w okno. Ślicznie, ślicznie, Cetnarski to jest król strzelców tej ligi, mogę w ogóle tak powiedzieć, bo no strzela wariat. W każdym meczu udało mi się strzelić jakoś brameczkę nim. Już blisko pola karnego, ała, o Jezu, będzie żółta. Jak go wykorzystają? No, ziomek, nic się nie stało. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje. W ogóle nawet nie wiem, co zawodnik jest, jakiś Krachunow? Krachunow, no, nie wiem, pierwszy raz go chyba na oczy widzę w swoim składzie.
gdzieś był w trzecim składzie, chyba na ławce rezerwowych. No i strzał na wiwat został nieudany, my friend. Dobra, Cetnarski. Zagrywamy dalej mądrze, nie? Nie ma co tak lecieć na hura. Powiem tak, ostatnio w tej FIFA same remisy. Ładne prostopadłe podanie chyba przeciwnika, bo moje to było takie nie bardzo. Sandecja na wysocz. Pyk. Pyk. Ale Cetnarski to jest kozak, bez kitu. Ten ziomek wie, na czym polega gra w piłkę. Pyk. Dobra. Peter Bućko, też dobry. Wariat. Podanie do góry, ale to się ładnie wystawia. Korzym też mi tej bramki strzał, ale nie dam rady załadować. Oj. Kapitalnie to zrobił, dobra. Próbujemy, Gomez. Nie wiem jak wrzucać te rożne, ludzie, możecie mi dać w komentarzu info jakieś. Bo nigdy ta piłka mi nie dochodzi tak jak powinna. Dobra, mamy tutaj wolny, Próbujemy, raz cię żyje, raz cię strzela, Gomez. Lekko, dobra, pyk. Tragedia, trzeba było podać i zagrać na spokojnie, nie tak poleciałem ofensywnie. Dokładnie, stąd można było załadować bramkę. Raz mi się udało tylko strzelić tutaj, powiem wam ludzie, z wolnego. I to było tylko jak grę odpaliłem. Wtedy Cristiano Ronaldo tam był sfaulowany, nie? Bo mamy te wprowadzenie takie, ten Real Madrid z Atletico. I Cristiano Ronaldo ma tam możliwość strzelania wolnego. I wtedy załadowałem piękną brameczkę, naprawdę śliczną. A tutaj teraz no nie bardzo. Cetnarski tam nie dał rady podać. Strauss, Szufryn. O fuck, ostatnia prosta. O nie! Nie wierzę w tą grę, nie wierzę! Każdy strzał to jest załadowana brama, ludzie, przejmijcie chociaż raz tą piłkę. Dobra, atak całą drużyną. Albo zremisować, albo przegrać do bólu, nie? Dobra, kolego, spokojnie. Troszkę mocno wjechał, troszeczkę mocno, ale się udało. Mraź, jednak żółta kartka. Bez żółtej kartki się nie obeszło. Nie bardzo mu się to udało. Myślałem, że to będzie na spokojnie. Patrzcie, w ogóle tej piłki nie przejmują. Wszystko mu ucieka. Dobra, Cetnarski podanie do Kolewa. Kolew do środka. Pyk. Co to było, ludzie? O, tragedia, dokładnie. Mając przed sobą tylko bramkarza tak spudłować? Nie, no człowieku, ty się do tarcia chrzanu nadajesz. O, bez kitu. Pyk. Aj. Dobra, 2-1 do pierwszej połowy. Że mi tutaj do bramki, do szatni w sumie nie załadowali bramki. W ogóle te zakończenia połowy są w tak fatalnym momencie robione w tej FIFA, że to jest porażka straszna, powinni to poprawić. Ej, dobra, nie udało się, Wisła gra aktualnie z Termaliką. Zmian mi się nie chce robić, powiem szczerze. Jak się dadzą jakieś proponowane, to wtedy zawalę taką zmianę. Ale na razie trzeba zacząć oszczędzać zawodników. Zacząć oszczędzać, też pasuje załadować tutaj coś. Dobra, on jakieś zmiany tam wprowadził. Ludzie, to zawalczcie o tą piłkę. Pięknie przejąłem. Tam jest jakiś ziomeczek, to jest Gomez. Gomez, ja za ciebie tyle hajsu dałem, tyle kontraktu, tyle walczyłem o kontrakt, co ludzie na streamie widzieli. I ty takich piłek nie przejmujesz, człowieku? No nie wierzę. Bramy raz, przejmij to, kolego, przejmij, już jedną taką nam załadowali, no. Dobra, ślicznie, jak nie, ja to zwyciężyłem w tym momencie. Dobra, do przodu, lekko podamy, pyk. Dobra, moja. Dobra, przejął. Krachunow, na co ciebie tutaj stać? Tego tutaj nie mam pojęcia. Tutaj do dołu, do Straussa. Wystaw się, ślicznie. Gomez! Do zmiany, kolego, bo do tarcia chrzanu, no Jezu, ludzie. Dwa razy życiowa sytuacja, dwa razy na pustą bramkę. Na pusto, w sumie, na bramkarza. Ale sam na sam i tak zdupić. I don't care.
Dobra, ciemiaszko. Oto z enemy teamu. Robi się niebezpiecznie. Robi się niebezpiecznie, jest bardzo niebezpiecznie nawet, żebym tak mógł tutaj rzec. Pyk. 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 Dobra. No nie! Ludzie, wyprowadźcie w końcu dobrą piłkę i załadujmy im bramkę, no co tu się dzieje, Sandecja? Oj, Shepard. Co te twoje chłopaki tutaj robią? Dobra, lecimy do przodu. Cetnarski, musisz! Aj, mało brakowało. Z daleka, pyk! Jezu, jak oni strzelają, Boże, widzisz, nie grzmisz, 2-1. 10 strzałów miałem na bramkę, oni jedynie 6, z czego 2 trafione prosto w bramę. Aj. Powiem tak, szkoda strzępić ryja. Póki co najgorzej się spisują zawodnicy, których no kupiłem. I to jest, to mnie boli. Boli mnie to, jak to mówi klasyk. No i dobra, piłka nie trafiła w przeciwnika. Czy tam trafiła? Tutaj ładnie przejęta. Goś zablokował ciałem. Pyk. Podanie do przodu, Krawunow. Nic nie zrobi, bo tutaj nikogo nie ma. O, ładnie wystawiony tutaj gość. Fakt, że to nie przeszło. Dobra, Cetnarski popraw. Kolew, aj. Znowu nie pykło, znowu w życiu mi nie wyszło. Dobra. Pyk. Wsadźcie panowie, jak nie Cetnarski, to nikt. To próbuję na niego zagrać jakoś ładną piłeczkę. No, Arka posiadanie piłki ma większe ode mnie? No, nie sądzę, powiem wam. Niby minimalnie. Ej, no mogłeś tam wpaść. Zasymulować jakiś tej faulik czy coś. Janika Koko? No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Powiem tak, albo ofensywka, albo w topa, nie? W tym momencie. No, z Arką Gdynią przegrać? Ludzie. Sandecja, podnieś się tutaj! Pokaż, na co cię stać! Antycypował. Co to oznacza, to ja nie mam pojęcia. Jak to mówią młodzi ludzie, masakracja, nie? No i dobra. Pyk, nie pykło. Zostało mi 13 minut jeszcze meczu. O Jezu, nie, ludzie! A jest tragicznie. Jak oni mi jeszcze załadują tutaj taką brameczkę na 3-1, to będzie w ogóle tragedia. Ale czy przegrać 2-1 czy 3-1, to jest w tym momencie dla mnie bez różnicy. Wynik mi się w ogóle nie podoba. 2-1. Już remis byłby lepszy. Ja Arkę ostatnio rozwaliłem i to mocno. I to nawet nie wiem, czy to na streamie nie było. A teraz... No jest źle. Jest źle. Zbyt ryzykowna, ale udana interwencja. Ej, no i czego nie dobie... Patrz, załaduj mi trzecią bramkę. Mało brakowało. Pyk. Patrzcie, co to jest w ogóle za podanie. Normalnie podana piłka. Nie wierzę w tą grę, no nie wierzę. Normalnie, no nie wierzę. No nie. Utkaj łeb. Dobra. Zatkaj tam, gościu. W tym momencie to... Ja muszę do prowadzenia doprowadzić. Ludzie, strzelcie to normalnie! No strzelić nie potraficie! Jezu! Cetnarski, Sandecję zbaw! Oje, nie. Dopadnie do tej bezpańskiej piłki. To już jest po meczu w tym momencie. Ja nie zdążę tego rozegrać. Też ostatnia sytuacja, 2 minuty do No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Never mind. Nie było tematu. Pięknie go dostrzegł. Jeszcze wsadźcie jedną. Wsadźcie jeszcze jedną, ludzie. Tak, zróbcie to, Arka. No nie udało się, ludzie, dzisiaj. Nie udało się tego ugrać. Zobaczymy, jak tam tabela nam się ułoży. Aj, jest tragicznie. 2-1. Więcej strzałów miałem, ale jeden tylko celny? Wow. Nie przyznaję się do tego. Wisła z Termaliką. Nie wiem, jaki tam jest wynik, nie pokazało mi się.
Czwarte miejsce. Jakbym Arkę rozwalił. Jezu, Arka na 11 jest. 3 punkty. Wisła była do śmignięcia. I też korona. Dobra ludzie, jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję, nie zapominajcie o dzwonku powiadomień, no i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam!